W Minecrafta można grać na wiele sposobów. Można na spokojnie budując domek, można agresywnie bijąc się z potworami i innymi graczami, ale można też dać sobie jakiś challenge, tak jak na przykład speedrunowanie. I my właśnie coś w tym stylu dzisiaj zrobimy z tego powodu, że jest taka gra, która nazywa się Bingo. Polega na tym, że w konkretnym czasie trzeba zrobić konkretne zadanie, które jest po prostu do zrobienia. W dzisiejszym odcinku mamy 5 zadań, które będę musiał wykonać w Minecrafcie w ciągu 30 minut. Jeżeli zrobię wszystkie, wygrywam. Jeżeli nie zrobię chociaż jednego, to przegrałem. Jeżeli chcecie taki odcinek zobaczyć z kimś, gdzie z kimś będę rywalizował właśnie w takim Minecraft Bingo, że tak to nazwijmy, i będziemy próbowali zrobić te właśnie 5 zadań w ciągu 30 minut, no to dajcie znać w komentarzu, zostawiając łapkę w górę i napiszcie komentarz, czy chcecie coś takiego, czy nie. Pewnie interesujecie się, jakie to będą zadania, więc już uwaga, czytam. Po pierwsze, musimy zdobyć miedź. Po drugie, musimy złapać aksolotla. Po trzecie, znajdź zatopiony statek. Po czwarte, znajdź wioskę. I piąte zadanie, dostań się do Netheru. To są zadania, które mamy dzisiaj, ale jeżeli chcecie kolejny odcinek z tego, to napiszcie wasze 5 zadań z Minecrafta, które powinienem zrobić w następnym odcinku. Czy sam, czy z kimś, to się zobaczy. Możecie napisać, z kim chcielibyście zobaczyć odcinek i dodatkowo, jakie zadania mamy wykonać. Napiszcie 5 zadań, żebym wiedział, które zabrać, to po prostu konkretny komentarz wezmę i oczywiście go wyróżnię. A ja przechodzę do stworzenia świata. Już mam napisane Bingo w Minecraft. Mamy zrobione wszystko, oczywiście nie zezwalamy na komendy, poziom łatwy. Tutaj jest ziarno do generowania świata. Nie ma żadnego, więc po prostu jakiś świat mi się stworzy, taki robię i na tym świecie muszę to przejść, więc uwaga, jest stworzone. Ja ogólnie mam lekki problem, bo... pies mi na kolanach siedzi. Koś, musisz po prostu tu wytrzymać teraz pół godziny, jak będę nagrywać. Dobra, jesteśmy oczywiście na naszym świecie. Mamy od razu na start owce. I oczywiście, tak jak powiedziałem, mamy na to pół godziny, więc ja biorę mój telefon w tym momencie i te pół godziny ustawiam. Tutaj również mam te zadania rozpisane. Nie wiem, czy to będzie widać teraz jakoś tak dobrze. O, jest. Mamy rozpisane te 5 zadań, które będę sobie na bieżąco oznaczać na odcinku, ale dodatkowo jeszcze ustawimy oczywiście minutnik na 30 minut. Jak widzicie, jest 30 minut. 30 minut. Uwaga, czas. Start. Odliczam 30 minut, a ja już mogę sobie przejść tutaj do tych zadań i zacząć je wykonywać. Oczywiście na samym starcie przydałoby się zebrać podstawowe itemy, żeby w ogóle cokolwiek zebrać. Jak widzę, że mamy tutaj jakiś dostęp do stołna i widzę węgiel już w kopalni, więc bardzo fajnie, bo będziemy mogli już mieć cokolwiek tak naprawdę. To będzie jeden z dłuższych odcinków, który będę nagrywać w ogóle, tak mi się wydaje, bo normalnie nie trwa tyle nagrywanie. No a w dzisiejszym odcinku mamy coś takiego, że po prostu te pół godziny jest i dopóki nie zrobię tych zadań, nie ma szans, żebym w ogóle coś zrobił. No mam nadzieję, że mi się to jakoś uda i jednak fajnie wyjdę czasowo na tym i coś dobrego tu się, że tak powiem, zrobi. Dobra, zbieram też ten węgiel, bo przyda nam się na pewno do przepalenia czegokolwiek tak naprawdę, więc z węgla musimy zebrać sporo. Zrobimy sobie podstawowe narzędzia, takie właśnie jak siekiera i kilof. Kilof już mamy w sumie, więc zrobię to i zrobię... Wezmę motykę, zrobię. Motyka to jest w ogóle coś takiego, że nikt by się nie spodziewał, że to może być takie przydatne, a motyka to jest mega przydatna rzecz, naprawdę, bo będziemy mogli dzięki temu, jak znajdziemy wioskę, którą i tak musimy znaleźć, bo mamy takie zadanie, no to zebrać to siano, więc prędzej czy później tak nam się to przyda. Potrzebujemy żarcie, więc ja szybko sobie ogarnę te owce. Mamy aktualnie, ile czasu minęło? Już minęły 2 minuty, a ja nie mam żadnego zadania zrobionego, no ale... O! Kurde, dobra, mamy farta, uwaga, trzeba zapamiętać jakąś kordę, 70-50 trzeba zapamiętać. Mamy lava pula, więc zadanie z dostaniem się do Netheru łatwizna, pod warunkiem, że znajdziemy sobie na szybko jakieś żelazo. Znalezienie miedzi, tak, to będzie też dosyć łatwe, myślę, że najcięższe będzie znalezienie aksolotla, to jest top najtrudniejsze, tak mi się wydaje. Myślałem, że będzie trudniej znaleźć jeszcze lawę, żeby dostać się do Netheru, ale jak tak teraz patrzę, łatwizna, bo już mamy lava pula, więc to jest bardzo ważne. Dobra, ogarnijmy sobie te wszystkie moby, żeby mieć żarcie. I teraz musimy znaleźć szybko jakąś kopalnię, żeby ogarnąć zdobycie miedzi na pewno. No i kurczę, zatopiony statek to też będzie ciężkie. To też będzie ciężkie z tego powodu, że potrzebujemy wodę do tego, a jak widzę, to jest taka polana, że raczej na wodę się nie zapowiada. Zejdźmy najpierw do kopalni. Najpierw załatwmy sobie to miedź i żelazne rzeczy, żebyśmy mieli już wszystko, co jest nam potrzebne. I chyba tam będzie najłatwiej nam to zrobić. Tam widzę, że jest jakaś kopalnia. Chociaż nie mam pojęcia, czy to na pewno będzie duża kopalnia. O, mamy tu coś, dobra, zejdźmy tutaj. O kurde, mamy miedź! O nie, nie, jasny gwint. Jak łatwo, dobra, teraz musimy znaleźć po prostu znaleźć, jak to się nazywa? Znaleźć, znaleźć żelazo musimy znaleźć, to jest teraz bardzo... Życie się do mnie uśmiecha, widzowie. Robimy tak, ile mamy kobla? 4, raz, 2, 3... 4, okej, lecimy z koksem, robimy to. Robimy to. Mam nadzieję, że to się uda. Jezu, jeżeli na pierwszym odcinku już mi się to uda, taki speedrunik. Ja ogólnie mega lubię jakby dawać sobie jakiś challenge w Minecrafcie, dlatego też robię taki odcinek, bo wydaje mi się, że to będzie najciekawsze właśnie i ja też się będę przy tym dobrze bawić, jak będę taki właśnie jakiś challenge robił w tym Minecrafcie, a nie tak tylko bezsensownie biega od prawej do lewej. Więc po prostu myślę, że to będzie fajny rodzaj serii takich filmów, może więcej ich nagram, jakbyście chcieli oczywiście. Ja bym bardzo chciał coś takiego ponagrywać, naprawdę buchnij sobie, bardzo fajnie. Mamy też dzięki temu już od razu, o kurczę, no wybuchnij, dobra, świetnie. Mamy dzięki temu już też do zapalary, więc bardzo dobrze, bardzo dobrze. I ogarnijmy tu na szybko, czy jest jeszcze jakieś więcej żelaza, dobra, tam jest szkielet. Nie widzę więcej żelaza, więc nie będę ryzykował walką z nim, żeby zginąć. Nie chciałbym bardzo zginąć tutaj w tym momencie, kiedy zależy nam na czasie, a ja już niespecjalnie pamiętam drogę, jak ja tu się dostałem. Czy jest tu żelazo jakieś jeszcze? Kurczę, fajnie by było, jakby było. Bo ja tam nie mam go wiele, z tego co mi pamiętam. O dobra, tu jest żelazo, ale oczywiście tu mnie będzie torturować ten zawodnik teraz. Dobra, mamy to. Ogarnijmy sobie to żelazo i wrócimy tam jeszcze to przepalić i dzięki temu naprawdę tylko dwa... O dobra, są tu kolejne. Dobra, potrzebujemy tego żelaza trochę, bo chciałbym zrobić sobie też już od razu żelazne narzędzia jakieś, takie, żeby mieć, wiecie, większe szanse tutaj na jakąkolwiek bitkę. O kurde! O kurde. Dobra, świetnie. Weźmy tego kobla. Dobra, możemy tam wrócić teraz i jesteśmy dobrze przygotowani. To było chyba tu. Jezu, już się gubię, gdzie my byliśmy. Dobra, to jest tutaj i rzućmy do przepalania następne żelazo. Weźmy to i zróbmy od razu sobie narzędzia. Czyli tak jak powiedziałem, musimy mieć... Przede wszystkim musimy mieć wiadro. Tego no nie mogę tego nie zrobić, więc oczywiście wiadro leci na start. No i czekajcie, weźmy to i od razu zróbmy sobie kill off. Tak, kill off jest nam bardzo potrzebny, a w ostatniej kolejności zrobimy siekierę. No i tu mamy tą miedź, którą mieliśmy do zebrania, jak tu pamiętam, tak, tutaj. Czyli jest zrobione zadanie, pierwsze zadanie, uwaga, mogę teraz to oznaczyć, mamy sporo czasu, bardzo dobrze nam idzie, dopiero minęło 5,5 minuty. Pierwsze zadanie, zdobycie miedzi jest w tym momencie odhaczone, zdobyta miedź jest, teraz musimy jeszcze zdobyć axolotl, na zatopiony statek, znaleźć wioskę i dostać się do netheru. Do netheru dostaniemy się bardzo łatwo, a to no, najciężej będzie z tym statkiem. Czuję, że najciężej będzie ze statkiem. Dobra, przepalmy sobie też żarcie. Wiecie co, ja zrobię więcej tych piecyków, myślę, bo mam ich, kurczę, mało. A może być ciężko zrobić to tym jednym piecykiem tylko. Okej, postawmy tutaj, przepalmy, będzie dobrze, zbierzmy więcej tego węgla. Idzie naprawdę fajnie, póki co. Jakie tu jest w ogóle ogromne złoże, teraz to w ogóle na to zwróciłem uwagę. To jest powalone, dobra, czekajcie, ile ja mam żelaza? Dobra, idealnie mam żelaza. Idealnie żelaza mam na to, żeby zrobić to, co potrzebuję. O, nie mamy patyków, dobra, ale spokojnie, zrobimy sobie. Dobra, mamy tak i siekierka, dobra, i super. Mamy żarcie, to o to nam chodziło. Węgla tu nie potrzebujemy, tego też nie, to zostawmy tak, tu zróbmy tak. Możemy zrobić sobie wyro, jakby trzeba było się przespać, to może być dobre, żeby przetrwać jakąś noc, więc bardzo fajnie. Mamy wiaderko, no i w sumie mamy chyba wszystko, co chciałem mieć, kurczę, tak jak teraz patrzę na to. Jest naprawdę bardzo dobrze, jest naprawdę bardzo dobrze. Co prawda dopiero jedno zadanie mamy zrobione, ale... Kurczę, no złapanie axolotla też może być ciężkie. Myślę, że to będzie bardzo ciężkie zrobić to zadanie, no ale mam nadzieję, że jakoś się to uda i że jakoś to zrobimy. Dobra, mamy więcej tego węgla. Dorzućmy tutaj jeszcze te dwa, niech to się dopali i zaraz stąd lecimy, jak to się skończy, bo już za długo czasu spędzam tutaj w tej kopalni. Dobra, przepaliło nam się wszystko, lecimy stąd, lecimy, nie ma co tutaj dłużej spędzać czasu. Musimy szybko zdobyć wiadro, szybko sobie zjem też, żeby już zaspokoić głód, żeby mi się odnowiło jedzonko na szybko. Mamy wodę, więc bardzo fajnie. No i teraz tak, trzeba się zająć drugim zadaniem. Pamiętać muszę, że na 70-50 na kordach, to były chyba same plusowe kordy, tak mi się wydaje. Dobra, gdzieś tutaj w każdym razie to było. Kurczę, już nie pamiętam, gdzie to było, to jest bardzo ważne. O kurde, widzowie, musimy znaleźć jeszcze raz to miejsce. Musimy jeszcze raz znaleźć to miejsce, w którym była ta lawa pulka, bo ja muszę konkretnie zapamiętać te kordy. To chyba tam było. Tak, to tam jest. Muszę konkretnie to zapamiętać, bo... Jeżeli mi się tu nie uda wrócić później... A wiecie co? Wiem! Zróbmy od razu ten portal. Dlaczego tego od razu nie zrobię? Przecież jak ja się już tam dostanę, to już będziemy mieli z bomby zaliczone zadanie. Więc kurde, let's go. Robimy to. Uwaga, tak. Tu. Świetnie. Zróbmy tak. Tak. Dobra, udało mi się zrobić poprawnie portal. Jestem szczęśliwy. Jestem szczęśliwy, bo udało mi się to zrobić za pierwszym razem poprawnie. Okej. Jest dobrze. Dobra, jest super, jest świetnie. Odłóżmy tu wodę. Zróbmy tutaj tak. O kurczę, co jest? A, pochodnia. Dobra, dostajemy się do netheru, bo takie było zadanie, więc musimy do niego wejść, żeby osiągnąć, żeby mieć osiągnięcie. I uwaga, jesteśmy w netherze, ale w netherze nic więcej nie potrzebujemy, więc wracamy z powrotem od razu. Wezmę sobie jedną lawę, tylko to się nam może przydać do jakiegoś ogarniania tutaj różnych rzeczy. Czy ja mam jakieś żelazo? Nie mamy więcej żelaza. To jest troszkę smutne. No ale dobra, na razie wezmę, zrobię tak, bo jeżeli znajdziemy axolotla, to i tak w wodzie, więc na razie wezmę sobie lawę, bo może nam się bardziej przydać do wszystkiego. Mamy zaliczone drugie zadanie, więc ja szybko je odznaczam, żebyśmy już wiedzieli. Minęło pierwsze 10 minut, widzowie, więc to już jest nie ten. Mamy zrobione, dostanie się do netheru, zostało nam złapać axolotla, znaleźć zatopiony statek i znaleźć wioskę. Wioska będzie moim zdaniem chyba jedną z cięższych rzeczy. No tak samo jak znaleźć, no w sumie same ciężkie nam teraz zostały rzeczy do zrobienia. Ale musimy przede wszystkim znaleźć teraz tą wodę. Trzeba znaleźć wodę przede wszystkim i zróbmy sobie na szybko jeszcze łódkę. Idealnie mamy na to, żeby ją zrobić. Zróbmy tak i lecimy w stronę wody, Tylko gdzie jest woda? To jest bardzo dobre pytanie, gdzie jest woda. To jest mega dobre pytanie, gdzie jest woda. Musimy się dostać do jakiejś, kurcze, wodzianki, że tak to ujmę. No i przede wszystkim potrzebujemy też żarcia na to wszystko, żeby szukać. Okej, tu mamy coś, czy tutaj coś się nam może przytrafić? Nie, tu nam się nic nie przyda. Szybko ogarnijmy sobie jeszcze żarcie. Dobra, mamy. Dobra, jest dobrze. No, chodź tu! Dobra, jest świetnie, mamy sporo żarcia już. Jeszcze ogarnijmy sobie tą owcę. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra, 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 mamy to. Dobra, ale wiecie co, ja zrobię jeszcze szybką kimę, póki się moby nie zrespiły. To jest bardzo ważne, bo później bym miał ciężko i mogłyby mnie atakować. Nie chcę tego, bo to będzie mi ciągle spowalniać i utrudniać rozgrywkę, więc musimy sobie to tak ogarnąć. Lecimy z tym koksem w ten sposób. Dobra, i lecimy. Tam jest woda. A nie, to jest jakiś, kurde, bajoro. Ajajaj, ale musimy dostać się... Ale nie, to może być więcej, to może być coś więcej niż tylko bajoro. To może być coś więcej, czekajcie, czekajcie, ogarnijmy sobie. Przepłyniemy na drugą stronę. O kurczę. No nie, no naprawdę tak się spowolniłem. Masakra. Dobra, czekajcie, mamy sporo czasu jeszcze, coś tak czuję. Mamy 18 minut jeszcze na to, żeby zrobić to, co trzeba zrobić. Więc spokojnie, na spokojnie, to się musi udać, 18 minut to jest naprawdę mega dużo czasu. To wydaje mi się, że na spokojnie. Dobra, przejdźmy tutaj. Czy ja tu dobrze widzę, że jest morze? Jest morze. O kurde, mamy farta. Mamy farta, bo jest duża szansa w tym momencie na jakiegoś axolotla i tak dalej, więc ogarnijmy sobie... One na głębinach gdzieś, z tego co mi wiadomo, żyją, więc trzeba znaleźć jakieś głębokie wody. I ja w tym momencie robię tak, biorę wodę. O, dobra, przeżyła ta lawa, to dobrze. Ogarnijmy, wypłyńmy gdzieś na głębsze wody. I wtedy ogarniemy, czy są tam axolotle. I też tu będzie, i też statek przy okazji szukajmy, statku. No jasne, że statku też trzeba znaleźć. Tu jest głęboka woda, czyli jest jakaś szansa na to, żeby one tutaj były w sumie. Tylko z tego co mi wiadomo, axolotl jest mega ciężko znaleźć, mega ciężko, to jest taki rarytasik tutaj i nie wiem czy na... Tam jest, widzę, że jest podziemny ten port, znaczy podwodny portal i tam też jest kanion chyba obok i w kanionie chyba będzie szansa, bo to jest tak dosyć głęboko. Spróbujemy to zrobić, z tym, że ja muszę jeszcze jedną rzecz skraftować, więc dostańmy się tutaj. Stańmy się tu, odłóżmy to, dajmy sobie crafting na szybko i musimy na szybko zrobić jeszcze drzwi, żebym tam mógł przeżyć pod tą wodą. Dobra, i lecimy na dół w takim razie. Czy jest tu gdzieś axolotl? Proszę, proszę, dajcie mi axolotla, błagam. Błagam, dajcie mi axolotla, błagam. Dobra, tu jest skrzynka jakaś, ogarnijmy co w niej mamy. Złoto, no weźmy, ogarnijmy sobie. Na prawem mamy na klacie, może być, może być. Tylko nie ma axolotla, to jest smutne, to jest bardzo smutne. I tu ich nie widzę nigdzie. Będzie ciężko, czuję to, że będzie ciężko, bo już jest ciężko. O kurde! O kurde, lód! Jak się wystraszyłem! No mogłem płynąć dalej, ale obstrałem zbroję na momencie. Dobra, robimy tak. Zamiast pochodni ten i płyniemy dalej. Mamy niedźwiedzie, to już, kurczę, mogłem dać tam zadanie, żeby znaleźć niedźwiedzie, byłoby łatwiej. Czy tam jest... Nie, myślę, że to jest stronghold, ale dobra, chyba nie. Ale idę tam, bo... A nie, to mapa będzie, to nie będzie mapy, nie będzie dostatku mapy, nie ma czegoś takiego, jest mapa do skarbu od razu. Ale ogarnijmy od razu, co tu jest. Mamy to i naprawa na wędce, no... Mocno średnio, ale zabiorę, zabiorę, czekajcie, przepłyńmy tutaj. Czy tu gdzieś będzie nam dane spotkać axolotla? Proszę. Nabierzmy sobie tlenu. Nie widzę nigdzie. Nie jest dobrze, widzowie. Czekajcie, musimy tu przepłynąć gdzieś dalej. O, mamy axolotla, nie wierzę w to. Chodź tu, chodź tu. Chodź tu, chodź tu. No mordo. Mamy axolotla. Jest wykonane zadanie. Wypływaj. Dobra, udało się, zdążyliśmy. Czyli mamy drugie zadanie zrobione, jest 16 minut do końca. Znaleźliśmy Axelota, musimy jeszcze tylko znaleźć zatopiony statek i znaleźć wioskę. Co jest, kurczę, to będzie ciężkie, to będzie mega ciężkie. Ale Axelotla mamy, więc jest super. Jest świetnie, tylko teraz tak, czy statek... statek mamy dużą szansę tu znaleźć gdzieś, mi się wydaje. Mamy dużą szansę, czekajcie, ja mam tutaj taki system, żeby zbagować to lekko. Tu coś jest pod wodą, ale to nie jest statek, więc ja na razie olewam. Już nie patrzę na inne rzeczy, szkoda czasu na to. Trzeba znaleźć koniecznie i wioskę, i statek. To są dwie ostatnie rzeczy. No kurczę, wydaje mi się, że uda mi się to zrobić. 16 minut mieć jeszcze, to jest naprawdę masa czasu. I wydaje mi się, że nie będzie to takie trudne. No Axelotla mamy, więc to jest chyba najcięższe zadanie, jakie można było mieć. Kurczę, znaleźliśmy monument, dobra. Ale to też nie jest to, czego potrzebujemy, ale nie mogę tam pójść, bo jak Mining Fatina dostanę, to jest, kurde, to jest tragedia. I już nic nie zrobię tutaj, więc musimy odpłynąć od tego, tam i tak nie ma nic, co by nam się przydało. Potrzebujemy statku, Ja też boję się wypływać na otwarte morze, bo później będzie najgorzej, jak nie będziemy umieli trafić do lądu żadnego, to się popłaczę chyba. Dobra, jestem skupiony mega na tym, czy gdzieś widzę ten statek i nigdzie nie widzę statku. Mam nadzieję, że jak ja gdzieś pominę statek i wy mi napiszecie w komentarzach, że tam był i ja go nie zauważyłem i na przykład przez to przegram, to przysięgam, nie wracam na YouTube'a już. Ja oczywiście żartuję, widzowie. Żartuję, normalnie, trzeba znaleźć, kurczę, nie widzę tego statku nigdzie. Ej, normalnie to tych statków jest mnóstwo, mam wrażenie, a teraz jak potrzeba, to żadnego. No gdzieś musi tu być, przy brzegach często są. No kurczę mol. No gdzie to jest? Ale skupienie. Jak nigdy. Nigdy tak się nie skupiałem przy Minecrafcie. Jak speedrunowałem, nawet tak się nie skupiałem. Nie ma statku, widzowie, mamy przesrane. Czy to jest statek? Ej, czekajcie, czy ja znalazłem statek w tym momencie? Czekajcie, bo ja nie byłem w stanie na to, tak jakoś zakopany. Był, chodź tu, delfinie. Czy tutaj jest... Kurde, to nie statek, no nie! A już miałem taką nadzieję. Już miałem taką nadzieję na to, że statek znaleźliśmy. A to jednak nie był statek, kurczę, no nie. Mamy statek, mamy statek! Jest, dobra, ja już oznaczam to, bo znaleźliśmy go. Więc uwaga, znajdź zatopiony statek. Ja go jeszcze zwiedzę, zabiorę z niego rzeczy, żeby nie było, że go nie znalazłem. Znalazłem statek, jest pod wodą, czyli zostało nam już tylko znaleźć wioskę. To będzie mega ciężkie, ale mamy na to, uwaga, 13 minut. To jest dosyć sporo, naprawdę. To jest dosyć sporo na znalezienie wioski. Weźmy skrzynkę stąd. No, nie mogę sięgnąć ich. Dobra, mamy to, mamy sporo tych rzeczy. Dobra, i mamy też emeraldy, więc fajnie. Okej, musimy tu szybko postawić. Ała! Ała! Dobra, łapiemy tlen, zjemy sobie, żeby mieć znowu zregenerowane życie. Rozwalamy te drzwi i tu jest chyba druga skrzynka, jeszcze gdzieś powinna być, tak mi się wydaje, czy to nie ten statek? Z mapą powinna być, tak mi się wydaje. O, tu są też drzwi swoją drogą, więc też szybko złapiemy tlena. Mamy mapę. Czy chce mi się szukać? Nie chce mi się. Ale wezmę mapę, może to gdzieś jest tutaj w pobliżu czy coś. Jakby co, to w sumie można by było polecić do tej mapy. Z tego powodu, że jakbyśmy do niej polecieli, to mamy pewność, że tam jest ląd. O, tu jest kolejny statek, widzicie? Teraz jest jeden na drugim. Dobra, i zróbmy tak. Jesteśmy... musimy iść na... ten... NE, czyli tam jest W, tam jest N, tam jest E. Dobra, czyli płyniemy w tamtą stronę, bo w tamtą stronę jest... O, no nawet widać, że jest ląd. Dobra, proszę, niech tutaj będzie wioska na tym lądzie, błagam. Błagam, po prostu się popłaczę, jak tam nie będzie wioski, nie? 13, 11... Teraz równo 12 minut. 12 minut na znalezienie tego, to będzie ciężkie. Dobra, zbliżamy się do tego, więc to nie dobrze wyróży, bo tutaj nie ma za bardzo lądu. Nie ma lądu za bardzo, no dobra, trudno, czekajcie, musimy cokolwiek znaleźć. Płyniemy, dobra, dobrze płyniemy. Czekajcie, czy ja już chyba, to chyba będzie ten ląd, tak mi się wydaje. O nie, najgorzej, nie wiem, czy ja chcę tracić czas na ten statek. Na tym lądzie na pewno nie będzie wioski, ona jest za mała. I lecimy chyba tam. Tam może być, czekajcie. I to tam zresztą jest ten skarb. Dobra, lecimy jeszcze, ogarniemy skarb w takim razie, jak to już jest tutaj. I zwiedzimy tą wyspę, przejdziemy przez nią po prostu. I znajdziemy, może na niej coś będzie, a może nie. Może tak, a może nie. Dobra, czekajcie, zróbmy tak. Znajdźmy się na tym X-ie, dobra, jesteśmy na tym X-ie. I teraz szybko tu. 9. Dobra, mamy to. Dobra, świetnie. Mamy znowu złoto. Mamy też upieczone te, więc bardzo fajnie. I w sumie tyle, nam nic więcej się nie przyda. Bierzemy w takim razie... O kurczę, mój pies uderzył w statyw mój, przepraszam bardzo za psa. Mam nadzieję, że to za bardzo mi nie przerzuciło sceny tutaj, że będzie mnie dobrze widać dalej, najwyżej to się przytnie. Dobra, i teraz tak, musimy znaleźć wioskę, mamy na to naprawdę niewiele czasu. a bardzo bym chciał to zrobić w ciągu tych 30 minut. To bardzo bym chciał, naprawdę, przysięgam. Czekajcie, czy tu... To będzie... Kurczę, tu będzie ciężko. Będzie ciężko, bardzo będzie ciężko. Dobra, wiecie co, ja tu skaczę do wody. Odłożę... Nie, dobra, muszę go zabrać, to jest jednak zadanie, kurczę, biorę go. Biorę go, chciałem go zostawić, ale to jest zadanie, powinienem go mieć. Chociaż z drugiej strony do Netheru... No też w sumie, no nie, a tego się nie dało zabrać ze sobą w sumie, no dobra, ale to co możemy, to bierzemy ze sobą. Chociaż dobra, nie wiecie co, ja go tu odłożę, bo ja wolę mieć samą wodę, żebym mógł wiadra walić. To zrobiliśmy to zadanie, widzowie, nie możecie powiedzieć, że tego nie zaliczamy, bo znalazłem axolotla. To było zadanie wykonane, już odznaczone, było zrobione, koniec tematu, było, minęło. Dobra, mamy tutaj te owce, ale to nam nie jest totalnie teraz potrzebne. Potrzebuję tylko i wyłącznie wioski. Niczego tak w życiu nie pragnę jak teraz tego, żeby znaleźć wioskę, ale najgorsze jest to, że tutaj to się raczej nie zrespię, bo to jest jakiś taki dziwny teren. Więc musimy szybko się stąd wydostać na jakiś płaski, gdzie jest szansa na wioskę. Dobra, tam będzie szansa. Tam będzie szansa, chociaż w brzozowych to mi się wydaje, że ogólnie niewielka szansa jest. Dobra, dostaniemy się do wody. Płyniemy. Ojojoj, widzowie, nie jest dobrze, bo mamy 9 minut do końca. 9 minut do końca, a ja nie znalazłem wioski. I jeszcze trafia mi się teren, na którym na pewno tej wioski nie znajdę, bo na nim się nie respi nigdy wioska. Nigdy się tutaj nie respi wioska. Musimy to przepłynąć bokiem. Nie będę się nawet przez to przeciskał, bo to nie ma sensu. To nie ma sensu. I mamy znowu lód, czyli znowu bez sensu, bo tam też się nam wioska nie zrespi. No nie, no błagam. Błagam, dajcie mi wioskę, błagam. To jest jeszcze sporo czasu, naprawdę. Da się naprawdę sporo w tym czasie zrobić. Naprawdę mi dobrze idzie w tym momencie, jestem zadowolony. Tylko to ostatnie zadanie, znaleźć wioskę, to będzie, kurde, najcięższe. Tego, ale nie spodziewałbym się, bo wioska to by się wydawało bardzo łatwe. Że często nawet można stworzyć świat i się od razu pojawić koło wioski, a ja tu będę jej szukał specjalnie, no to będzie ciężkie. Okej, widzowie, mamy teren, na którym się mogą zrespić wioski. Mamy teren taki. Okej, jest szansa ogromna na wioskę, chociaż nie, to jest jakaś mała wyspa. O nie, jednak mi jest smutno, bo chyba jednak nie da rady. Chyba jednak nie da rady tutaj na wioskę. Ajajaj, ale tu... Czekajcie, czy tu się gdzieś może jakiś teren zaczyna fajniejszy na takie rzeczy? Ale tu coś, kurczę, wiecie co, ja kimnę się na szybkości, bo tam widzę moby i już będą mi mogły przeszkadzać, a ja bardzo nie chcę, żeby mi przeszkadzały. Więc szybki sen. Wyrzućmy to, dobra, są tutaj te moby, mamy to łóżko, okej. Mamy sporo żarcia jeszcze, więc nie musimy się nim na razie przejmować. I lecimy w tamtą stronę, tam się zaczynają bagna, na bagnach nie ma szans na wioskę. Więc to jest też smutna informacja, że kończy nam się teren, na którym ta wioska jest najbardziej prawdopodobna, żeby się mogła pojawić. O nie, mamy problem, znowu się zaczyna woda, co? O nie, błagam. O, tam się znowu zaczyna taki teren. Dobra, może jest szansa na tą wioskę, może będzie coś tam się, może się pojawi, lecimy, nie poddaję się. Dobra, jest kolejny teren, na którym też może być wioska, więc ja bym w tamtą stronę... O nie, my wróciliśmy do tego samego miejsca, w którym byliśmy! Jakim cudem ja takie kółko zakręciłem? Jak to się wydarzyło? Jak? Jakim cudem ja tu wróciłem? Jakie ja kółko walnąłem? O kurde! Nie, nie wierzę w to, przysięgam. To jest niemożliwe. Ale dobra, mamy teren, na którym jest szansa na wioskę i mam nadzieję, że ona tutaj będzie, więc ja lecę tutaj to sprawdzić, bo no musi tu coś być, Też mamy jagodę, więc od razu je zbiorę. Zawsze jakieś żarcie albo ewentualnie można będzie walnąć z wysokości, jakbyśmy spadali i by wiadro, nie wiem, gdzieś bym stracił. Dobra, weźmy to i ogarnijmy tutaj, czy tu jakaś wioseczka sympatyczna. Proszę, proszę, proszę. Kurczę, już myślałem, że tam jest wioska, a to nie jest wioska. Proszę, proszę. No nie, mamy problem, bo jestem na szczycie, kurczę, drzewa i nie widzę żadnej wioski w pobliżu. O nie, to jest duży problem. To jest bardzo duży problem. Dobra. Tam porozwalałem mnóstwo jagód, ale to nieważne. Musimy się dostać gdzieś dalej, Dobra, jest tam zimowy teren, to też jest jakaś szansa na wioskę zimową. Ale to nadal jest, kurczę, za mało, ja potrzebuję tego na już, a nie, kurczę, nie mogę tego szukać tyle czasu. Błagam, pojaw się wiosko, błagam, proszę. Zostało nam 4 minuty, widzowie. To jest niedobrze, to jest bardzo niedobrze. Zostały nam 4 minuty, a ja nie mam wioski. A 4 minuty to jest mega mało, naprawdę, bo tu już zanim wyjdę na tą górę, to już będą 2 minuty do końca, kurde, to... Dobra, płyniemy w ten sposób, to będzie najszybszy sposób na dostanie się na górę. Musimy dostać się na górę, bo tam będę widział jakkolwiek perspektywę iścia dalej i już mogę, przynajmniej będę się spodziewał tego, czy wygram, czy nie. O kurde, co jest? Zimowy teren i proszę wioska, proszę wioska. No nie, same góry, zero wiosek. Nie, to nie ma szans. Ten teren nie ma szans dać mi wioski. Dobra, lecimy w tamtą stronę, to jest ostatnia nasza szansa. Ostatnia szansa na wioskę, ostatnia. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. A jestem zestresowany, naprawdę. Jestem zestresowany. Gdzie ja mam łódkę? Ej, nie ma łódki. Gdzie ją straciłem? Gdzie ją zostawiłem, kurde? Ej, to jest ciekawe w tym momencie. Oj, 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 ile mamy czasu? 3 minuty, 3,5 minuty. Tak! Nie wierzę! Nie wierzę! Nie wierzę! Zostały nam 3 minuty do końca i znalazłem wioskę! Mamy to, widzowie! W jakim ona w ogóle jest zrespiona miejscu! To jest chyba najpiękniejsza wioska w Minecraft, jaką widziałem, przysięgam! Przysięgam, nie widziałem lepszej wioski w Minecraft, ona jest w tak pięknym miejscu zrespiona. Ej, no naprawdę, naprawdę, jest świetna. Znaleźliśmy i mamy ostatnie zadanie, które zostało wykonane w tym momencie. Jak się cieszę, ej dobra, co mamy w skrzynkach, to nic ciekawego, dobra, lecimy dalej. Ale, kurde, ej, udało się, pierwsze bingo, które zrobiłem i udało się. Zrobiliśmy wszystkie wyzwania, one nie będę ukrywał, były też w miarę proste, bo można było jakby żądać lepszych zadań, na przykład cięższych, typu, nie wiem, zdobycie czegoś w bastionie czy coś tego typu, ale te zadania, które mieliśmy do zrobienia, nam się udało zrobić i mamy jeszcze 2 minuty, 2,5 minuty tak naprawdę zapasu, ale odznaczam ostatnie zadanie i w tym momencie ukończyliśmy wszystkie zadania. O, nie chcę mi złapać fokusu, Minecraft bingo, mamy wszystkie zadania zrobione, znaleźliśmy miedź, znaleźliśmy axolota, znaleźliśmy zatopiony statek, znaleźliśmy wioskę i dostaliśmy się do netheru, czyli wszystkie 5 zadań, które mieliśmy do zrobienia, mamy zrobione. Ja w tym czasie przechodzę tutaj, robię pauza. Zostały nam jeszcze 2 minuty do końca, co jest naprawdę... Dało się w tym czasie jeszcze wiele rzeczy zrobić w sumie w ciągu 2 minut, więc cieszę się. Udało nam się zrobić to zadanie, więc jeżeli chcecie więcej takich odcinków, więcej z bingo w Minecraft, w tego typu, no to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. A ja wam dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku już jutro. Pozdro, cześć, pa pa!